Księga Sofoniasza, rozdział 1. Słowo, które Pan skierował do Sofoniasza, syna Kuszego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, za czasów Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego. Zgładzę ludzi i zwierzęta, zgładzę ptactwo powietrzne i ryby morskie, doprowadzę grzeszników do upadku i wytępię ludzi z powierzchni ziemi, wyrocznia Pana. Wyciągnę rękę przeciwko Judzie i przeciwko wszystkim mieszkańcom Jerozolimy. Usunę z tego miejsca pozostałości Baala oraz imiona bałwochwalców wraz z kapłanami. Także tych, którzy na dachach oddają pokłon ciałom niebieskim i tych, którzy oddają pokłon Panu, przysięgając na Niego, a równocześnie przysięgają na Milkoma. I tych, którzy odwracają się od Pana, których nie obchodzi wola Pana, ani nie szukają Jego rady. Zamilknijcie przed obliczem Pana Boga, bo Jego dzień jest bliski, bo Pan przygotował ofiarę i poświęcił na nią swoich gości. W dniu ofiary Pana tak będzie. Ukaże książąt i synów królewskich oraz wszystkich, którzy ubierają się po cudzoziemsku. W tym dniu ukaże każdego, kto hardo próg przekracza i tych, którzy dom swojego Pana napełniają gwałtem i oszustwem. W tym dniu wyrocznia Pana. Słychać będzie krzyk od bramy rybnej i lament od nowego miasta, a od wzgórz wielki hałas. Lamentujcie, mieszkańcy dolnego miasta, bo zniszczony będzie cały lud handlarzy i zgładzeni wszyscy, którzy odważają srebro. W tym czasie przeszukam Jeruzalem w świetle pochodni i ukażę ludzi zastygłych na swych drożdżach, którzy mówią w swoim sercu: Pan nie uczyni nic dobrego ani złego. Ich majątek będzie rozgrabiony, a ich domy spustoszone. Zbudują domy, lecz nie będą w nich mieszkać. Zasadzą winnice, lecz nie będą pić z nich wina. Blisko jest wielki dzień Pana. Blisko jest i spiesznie nadchodzi. Będą gorzko płakać w dniu Pana. Nawet wojownik będzie krzyczał ze strachu. Dzień ten będzie dniem gniewu, dniem trwogi i udręki, dniem spustoszenia i zagłady, dniem ciemności i mroku, dniem burzy i nawałnicy, dniem trąby i okrzyków wojennych przeciwko warownym miastom, przeciwko basztom wysokim. Przerażę ludzi tak bardzo, że będą chodzić jak niewidomi, bo zgrzeszyli przeciw Panu. Ich krew niby proch będzie rozbryzgana, ich wnętrzności rozrzucone tak jak nawóz. Nie uratuje ich srebro ani złoto w dniu gniewu Pana, bo ogień Jego zapalczywości strawi całą ziemię. Doprawdy dokona On nagłej zagłady wszystkich mieszkańców ziemi. No to, kochani, wróciliśmy do standardowego, starotestamentowego straszenia Panem Bogiem. Tak sobie, wiecie, pomyślałem, czytając końcówkę tego rozdziału, bo to jest podobne do tego, co mówił Pan Jezus, z jedną, jakże istotną różnicą. Zobaczcie, kiedy na końcu jest mowa o tym, że kiedy nadejdzie dzień Pana, nie dzień straszliwy, że tam ziemia się zatrzęsie, ludzie będą jak obłąkani chodzić i tak dalej. Uwaga, Pan Jezus też tak mówił. Pan Jezus, kiedy mówił o tym, że nadejdzie kiedyś dzień Pana, mówił, że zostaną wstrząśnięte niebo i ziemia, ciała niebieskie spadną, ludy będą po prostu w amoku chodziły. Tylko co Pan Jezus potem dodawał, czego nie ma u proroków Starego Testamentu? Otóż u Pana Jezusa potem było: kiedy to wszystko usłyszycie, kiedy to zobaczycie, to podnieście głowy i cieszcie się, bo nadchodzi wasze odkupienie. Kochani, Jezus nie straszył. Jezus mówił tak: zło zostanie pokonane. I to nie jest straszenie. To jest wręcz ogłaszanie bardzo dobrej nowiny. Zło będzie pokonane. Ale Jezus mówił: nie musisz się tego bać. Nie bój się Boga. Jeżeli tylko z Nim jesteś, nie bój się. Bo to co złe, będzie niszczone. Nie tak, że Pan Bóg jest jakimś wrogiem ludzkości. Nie. Podnieś głowy wtedy, bo nadchodzi twoje odkupienie. To jest właśnie ta różnica między Starym Testamentem a tym, co mówił Pan Jezus.